Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Pet Simulator X, ale tym razem dość nietypowym, ponieważ dzisiaj spróbujemy skopiować sobie nasze peciszki właśnie w Pet Simulator w 2023 roku i słuchajcie, do tego też tutaj filmu sobie po prostu obejrzę taki film pewnego gościa, który obiecuje, że na pewno uda nam się zduplikować te pety, więc zrobię wszystkie steps, wiecie, wszystko po prostu, każdy step tak jak on, każdy krok zrobię tak jak on i zobaczymy, czy rzeczywiście na przykład skopiujemy sobie takiego Huge Mimo albo na przykład Huge Inferno do kata, więc zostawcie łapę w górę i w tym momencie sprawdzimy, jak to działa. Słuchajcie, takich filmów jest generalnie bardzo dużo i już na sam start chcę powiedzieć, że no, to nie ma prawa działać, ale zobaczymy, być może jakimś cudem to zadziała. Później oczywiście powiem wam, co i jak z tym wszystkim, o co z tym wszystkim chodzi i słuchajcie, tutaj kolega zrobił film, w którym, w którym podobno musimy rozwalić 12 kupek z diamentami i wtedy jakby pierwszy krok zostanie zaliczony, więc spróbujmy. Mamy tutaj, słuchajcie, pierwszą kubkę. Dobra, więc mamy pierwszą. Teraz lecimy z drugą. Także widzowie, ja to szybciutko zrobię. Trzecią mamy, tylko gorzej jak się walnę w obliczeniach, więc tutaj trzeba się skupić. Oczywiście szósta, siódma kubka, widzowie, ósma i uwaga, i dzięki temu podobno ma nam się to zgliczować. Czekajcie, to była dziewiąta, dziesiąta, 11 i 12. Pewnie już się pomyliłem i już się śmiejecie ze mnie w komentarzach. No może tak być, ja zawsze taki sam problem, że mega, mega mi się to myli. Kolejnym krokiem, o którym tutaj jak widzicie na ekranie mówi nasz kolega tutaj Jupiter, wcale nie skaber, mówi o tym, że po prostu wiecie, poza tym, że tam ciągle przedstawia to, że o, możesz wszystko zduplikować, no to generalnie mamy też tutaj powiedziane, ja w to wierzę oczywiście, że mamy tutaj powiedziane, widzowie, że musimy 12 dowolnych peciszków sobie sfiuzować, no więc lecimy do fuse maszynki, nawet jestem tutaj maszynki, w ogóle jak ja to nazwałem, jestem tutaj, ale wiecie co, zrobimy sobie inaczej, ja sobie, że tak powiem, zrobię tutaj fuse'a na no, czymś normalnym, bo ja nie będę tracił peciszków, widzowie, skoro można na każdym możliwym pecie, no to otwórzmy sobie 8, mamy jakąś tam świnię rainbow i jeszcze 8 i lecimy to sfuzować, więc szybciutko lecimy do tej maszyny, zobaczymy, czy w ogóle czegoś tutaj nie zepsuje, wiecie, bo może coś tutaj zepsuje. Mam te wszystkie pety w ogóle założone, bo ja samymi huge'ami sobie latam. Fuse, o nie, to tam było, dobra, gdzie ja lecę w ogóle, dobra, halo. I widzowie, w tym momencie fuzujemy sobie te wszystkie 12 peciszków. Oczywiście ja mam ich naprawdę bardzo dużo, nawet za dużo bym powiedział, no bo to wiadomo, 16 otworzonych. No więc tak, mamy sfuzować. Proszę bardzo, 5000 diamentów wydane i wyszła nam małpa. Ej, fajna, w sensie ładna. Monkey. I tak, mamy tego monkey i co nam mówi dalej kolega? Więc widzowie, w tym momencie powinniśmy udać się na respa i to wcale nie brzmi jak jakaś, nie wiem, magia po prostu. I tak, idźmy na respa i mamy podobno odebrać gifta. Rank rewards, to chyba o to chodzi. Z tego co widzę, przynajmniej on tutaj poszedł, no bo na VIP-a się nie przechadzał. Oczywiście tego VIP-a mógłbym odebrać, ale nie, bo jeszcze zepsuje, wiecie, zepsuje coś i będzie nie tak. Więc tak, zróbmy, o ile już nawet w ogóle dobrze to policzyłem, bo pewnie okaże się, że napiszecie mi ej Meres, ale w sobie to źle policzyłeś te kubki z diamentami. Może tak być, widzowie, może tak być. Ale tak, zróbmy to, co dalej nam mówi. I w tym momencie, podobno żeby skopiować swoje huge, no to będziemy musieli usunąć tą małpkę, w moim przypadku małpkę, zależy co wam tam wypadnie. Możemy, po prostu musimy, nie możemy Meres, co ty gadasz, musimy usunąć naszą małpę, więc ja to robię i w tym momencie powinienem podobno dostać huge, więc widzowie, uwaga, czy mamy jakieś zduplikowane huge? Ja jakby wierzę mu, dlaczego mam mu nie wierzyć, widzowie? Przecież oczywiście, że dostaniemy huge, prawda? Więc uwaga, na trzy, widzowie, raz, dwa i trzy, no i dokładnie. Nie no, jakby ja to robiłem, widzowie, naprawdę, starałem się to zrobić poważnie, ale tego się nie da na poważnie tak totalnie, że tak powiem, robić. I teraz wam coś powiem, jakby jeżeli chodzi o te wszystkie filmy, no to nawet tutaj jakby często ludzie robią tak, że o, żeby skopiować pety, to zrób to i tamto i kup moje koszulki za 400 robuxów, w ogóle pobierz jakiś program i będziesz miał huge skopiowane. Widzowie, generalnie kopiowanie w Pet Simulator i tego typu podobnych grach, w sensie grach, w których jest trade i tak dalej, są, no to jest to powszechne, istnieje to, to nie tak, że tego nie ma, jest to, ale nie jest to dostępne na pewno dla nas w jakimś filmiku na YouTubie od Jupitera.
Więc tutaj musicie naprawdę uważać i radziłbym w ogóle nawet tego nie robić, bo jak dobrze widzicie, to po prostu nie działa i to zmarnowało mój czas, więc zmarnowałem sobie czas, żebyście wy tego czasu nie marnowali. Pamiętajcie, żeby naprawdę nie dawać się nabrać na takie kopiowanie. Kopiowanie w Pet Simulator X, widzowie, zostawcie to, nie tykajcie, bo pobierzecie jakiś program, który wam zabierze konto, no i po co? Chcecie stracić swoje konto, na którym macie, nie wiem, nawet macie jednego huge'a czy coś, albo po prostu bardzo lubicie swoje konto i co, chcecie je stracić, bo ktoś wam je po prostu zhakuje? Nie ma sensu, więc tutaj ostrzegam, po prostu taki filmik bardziej ostrzegawczy, ale pobawiliśmy się. I generalnie takich filmów od tego jednego youtubera jest mega dużo i nie tylko od niego, bo tak naprawdę tych youtuberów jest sporo, którzy robią takie różne wyzwanka, wiecie, rozbij sobie jajca, coś tam sobie tutaj porób, nie wiem, idź i odbierz VIP-a, no to widziałem w ogóle wszystkie wersje, jakie tylko mogłem, więc widzowie, naprawdę na to trzeba uważać, bo to jest po prostu takie, no wiecie, to jest takie gadanie. Wiem, że kiedyś była możliwość kopiowania przez bank, przez trady, no więc to istniało, jak najbardziej. Nadal pewnie istnieje dla bardzo wtajemniczonych, wiecie, tutaj nieładnie grających graczy, jakkolwiek to brzmi. No ale słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to generalnie chciałem was po prostu ostrzec, żeby takich rzeczy nie robić, nie pobierać jakichś programów, pamiętajcie, nie róbcie tego. Wiem, że większość pewnie z was wie, no ale są osoby, które dają się nabrać. Widzowie, nie ma w życiu nic za darmo, a przynajmniej, nie no dobra, jest za darmo, w losowaniach Humereza oczywiście są huge za darmo, no to przepraszam, to się w takim razie pomyliłem i no cóż, to się pomyliłem w takim razie. Dobra widzowie, słuchajcie, podajcie swoje linki w komentarzu, bo będę wam wysyłał tutaj te piękne eventowe peciszki, rozdam wam ich trochę, tak samo rozdam wam też redstone kata, wydaje mi się, że mi się jakoś bardzo nie przyda, może wam się przyda, więc tutaj Tigera też rozdam i słuchajcie tego party dragona. Jak chcecie wziąć udział, zostawcie link w komentarzu, zostawcie łapę w górę, subika na kanale, bo dobijamy 100 tysięcy i dziękuję wam za obejrzenie tego bardzo, bardzo dziwnego filmu, no bo jakby chcieliśmy coś skopiować, ale nam niestety nie wyszło. Któż by się, widzowie, że tak powiem, spodziewał. Dziękuję za obejrzonko i do usłyszenia, cześć, pa, pa!